Zazwyczaj widzimy aktorów podczas tras promocyjnych filmów. Uśmiechają się, chwalą produkcje, w których brali udział. Jednak po kilku latach mówią prawdę o projektach, w których wystąpili. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a to jest lista 10 aktorów, którzy nie lubią filmów, w których grali. Edward Norton, Incredible Hulk. Zazwyczaj aktorzy są dumni z tego, że wystąpili w filmach Marvela. Jednak był okres, kiedy filmy na podstawie komiksów nie cieszyły się wielką popularnością, zarówno wśród widzów, jak i grających w nich aktorów. Takim przypadkiem jest Edward Norton, grający Hulka. Aktor podczas jednego z wywiadów wyraził swoją wielką niechęć do adaptacji komiksów po tym, jak produkcja z jego udziałem została zmasakrowana przez studio. Według Nortona wszystkie znaczące sceny z jego udziałem, mające ukazać wewnętrzną walkę bohatera z jego alter ego, zostały wycięte z filmu, przez co nie dało się go oglądać. Sandra Bullock, Speed 2, Wyścig z czasem. Bardzo często kontynuacje filmów okazują się klapą finansową i mocno odbijają się na karierze aktorów, którzy w nich zagrali. Podczas jednej z konferencji prasowych Sandra Bullock przyznała, że zrobiła dwa sequele i oba były wielce nieudane. Jednym z nich było, jak można się domyślić, kontynuacja filmu Speed z Keanu Reevesem. Zastąpienie autobusu statkiem i usunięcie z fabuły głównego bohatera, jakim był Reeves, nie mogło się udać. I się nie udało, co Sandra sama przyznaje w wywiadach, dlatego nie chce grać w kontynuacjach dalszych swoich filmów. George Clooney, Batman i Robin. Batman i Robin został uznany również przeze mnie jedną z najgorszych ekranizacji komiksów w historii. Co ciekawe, uważa także sam George Clooney. Aktor nawet przyznał, że jego Batman praktycznie zabił całą serię. I wydawało mu się, że już nikt tego nie podniesie. Na szczęście Christopher Nolan uratował wizerunek Gotham Knighta, no i ostatnio mogliśmy nawet zobaczyć, jak bije się z Supermanem. Bill Murray, Garfield. Klasyczny przykład niezrozumienia w showbiznesie. Murray, przyjmując ofertę udzielenia głosu Garfieldowi, myślał, że za scenariusz odpowiada Joel Cohen, autor takich hitów jak Bracie, gdzie jesteś, czy Ave Cezar. A w rzeczywistości był to Joel Cohen. Jedna litera w nazwisku sprawiła tutaj kluczową różnicę. Murray do dziś wyśmiewa swoją pomyłkę. Zrobił to nawet w filmie Zombieland, gdzie gra samego siebie. Bob Hoskins, Super Mario Bros. Super Mario Bros. To najgorszy film na podstawie gry, jaki kiedykolwiek powstał. Okazuje się jednak, że praca na jego planie też nie była sielanką. Podobno Bob Hoskins był tak zdegustowany współpracą z filmem reżyserskim, że przed każdym dniem zdjęciowym musiał się mocno znieczulić, a większość scen grał pod wpływem alkoholu. To by tłumaczyło wiele rzeczy. Alec Guinness, Gwiezdne Wojny. Wydawałoby się, że wszyscy aktorzy grający w oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen cieszyli się z udziału przy tym projekcie. Okazuje się, że nie. Alec Guinness, grający Obi-Wan Kenobiego, nienawidził swojej roli. Dostawiał białej gorączki, gdy był o nią pytany, a potrafił nawet nawrzucać fanom, jeśli poprosili o jego autograf z adnotacją "użyj mocy". Co ciekawe, Guinness był jednym z nielicznych aktorów, który uwierzył w to, że Gwiezdne Wojny będą kasowym sukcesem. W kontrakcie kazał wpisać sobie 2% udziału we wszystkich przyszłych zyskach filmu. Wiedząc, ile ta marka jest warta teraz, możemy sobie łatwo wyobrazić, że rodzina Guinnessa nie będzie musiała pracować do końca życia. Paul Bettany, Iron Man 1, 2 i 3. Paul Bettany został głosem komputera Tony'ego Starka, Jarvisa. Co ciekawe, Paul nigdy nie widział żadnego z filmów, w których udzielił głosu. Jak powiedział na jednej z konferencji, to przedziwna sprawa. Wchodzisz do pokoju, czytasz kilka zdań ze scenariusza i wychodzisz z wielkim workiem kasy. To chore! Sam chętnie przyjąłbym taką pracę. Podejście Bettany'ego jednak zmieniło się, gdy jego postać otrzymała ciało w ostatniej części Avengers Czas Ultrona. Johnny Depp. Wszystkie swoje filmy. Tego się pewno nie spodziewaliście, ale Depp nienawidzi patrzeć na siebie w telewizji czy na plakatach. Facet nigdy nie obejrzał żadnych z części Piratów z Karaibów czy Edwarda Nożyczorękiego. Ma nawet problem, gdy w kinie trafi na reklamówki ze swoją osobą. Podobno jeden z asystentów, niechcący, zawiesił w jego przyczepie plakat zapowiadający nową część Piratów z Karaibów i tylko przez ten mały szczegół stracił pracę. Jackie Chan, Godziny Szczytu. Jackie Chan dał się poznać jako mistrz sztuk walki oraz niezły komediant. Okazuje się jednak, że seria Godziny Szczytu czy Kowboje z Szanghaju nie należą do ulubionych tego aktora. Niedawno w jednym z wywiadów zaapelował do swoich azjatyckich fanów, by pod żadnym pozorem nie oglądali żadnej z jego amerykańskich produkcji, bo są one słabe i głupie.
Pewnie teraz żałuje swoich słów, zwłaszcza, że musi wrócić do Hollywood, nagrać jeszcze kilka filmów. Jack Lloyd, Gwiezdne Wojny, Mroczne Widmo. Jeden z nielicznych przykładów, jak nieudany film może zniszczyć nie tylko karierę, ale także życie człowieka. Jack był jeszcze dzieckiem, gdy zagrał Anakina w Mrocznym Widmie. Film ogromnie rozczarował fanów. I nie tylko przez słabe aktorstwo Jacka, ale raczej przez rolę Jar Jar Binksa. Jednak fani nie mogli się powstrzymać, ponieważ Jar Jar Binks był wygenerowany komputerowo, więc nie było komu nawrzucać. Cała ich złość skupiła się na Jake'u. Chłopak załamał się psychicznie i porzucił aktorstwo po jednym wystąpieniu w filmie. To się nazywa trafić w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. I to by było na tyle. Jeśli wam czegoś zabrakło lub macie uwagi do mojej listy, piszcie w komentarzach albo puśćcie mi tweeta. Ja tymczasem się żegnam, trzymajcie się.